Jesteś gotowy? Stary! Co ty robisz? Co ty robisz? No dobra. Tak? Siadamy? No dobrze. Dobrze, niech tak będzie. Niech tak będzie. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Karolina. Witam was dzisiaj tak bardziej oficjalnie, mimo że jest to vlogmas. Ale dzisiaj czeka nas dosyć dużo materiału. Jest to film Siadamy, ponieważ mam taką tradycję, że co roku dzielę się z wami książkami, które przeczytałam w ciągu tego roku. I co prawda teraz, kiedy to nagrywam, mamy... Boże, który dzisiaj jest? 19 grudnia. 19? Tak. Ale już mniej więcej wiem, jakie książki łącznie przeczytam i pomyślałam, że to będzie fajny odcinek vlogmasa. Kończąc też wczorajszy film, udało mi się dojechać, jak widzicie, bezpiecznie do domu, do Łodzi. Zrobiłam mojej rodzince niespodziankę, dlatego też mamy gościa specjalnego, Kropeczka. I postanowiłam, że te ostatnie dni przedświąteczne chciałabym spędzić bardzo prywatnie, kameralnie, intymnie, rodzinnie. I dlatego postanowiłam nie chodzić z kamerą. I te ostatnie vlogmasy będą takie tematyczne, siadane. I już czuję, że będzie trwał 1000 lat, bo ten wstęp już jest przydługi, słuchajcie. Dawno tak nie miałam, żebym siadała sobie do filmu. W każdym razie mam się dobrze i jest wspaniale, choinka ubrana i powoli zaczynam czuć świąteczny klimat, który, jak wiadomo, na Teneryfie był trochę trudniejszy do uzyskania. Dzisiaj będziemy gadać o książkach. Słuchajcie, mam nawet ściągę, mam większość książek tutaj przed sobą. Czy wy je widzicie? Może nawet widzicie część. Powiem tak, przeczytałam w tym roku 23 książki. Nie miałam żadnego celu książkowego. Chciałam na pewno przeczytać jedną książkę miesięcznie, ale pomyślałam, że fajnie byłoby to zdwoić, ale przyznam szczerze, że starałam się nie czytać książek jako zawodów. Nie wiem, czy to zdanie w ogóle było sensowne po polsku. W każdym razie nie chciałam robić wyścigów z czytania książek, bo mam taką niestety tendencję, żeby odhaczać nowe pozycje, a chodzi o to, żeby po prostu wynieść coś ciekawego z danej lektury. Także część książek mam przy sobie, specjalnie przywiozłam je z Warszawy, a część jest w obiegu, bo pożyczam je dalej. Także podzieliłam, słuchajcie, te książki na kategorie. W ogóle też tak chciałabym zwrócić uwagę, że gwiazdą tego odcinka jest Kropek. I mamy kategorię zdrowie, mamy kategorię samorozwój, powiedzmy, mamy kategorię edukacja, szeroko pojęta, mamy kategorię ekologia / poradnik, mamy kategorię reportaż i powieść. Także zacznę, moi drodzy, od zdrowia. W ogóle mega się jaram, jakby bardzo lubię dzielić się moimi przemyśleniami o książkach i powiem wam, że jak sobie układałam te książki dzisiaj, i szykowałam się tutaj do nagrywania, to byłam bardzo podekscytowana. Więc najpierw mam kategorię zdrowie i żeby ten film nie trwał godzinę, to zaczynam. Przeczytałam, słuchajcie, książek w tej kategorii 6. Jest to chyba, tak, jest to na pewno największa kategoria. I pierwszą książką, o której chciałam wam powiedzieć, jest książka, o której mówiłam 1000 razy w tym roku. Jest to książka Sachin Pandy, Śpi, jedz i ruszaj się w zgodzie ze swoim rytmem okołodobowym. To jest absolutnie książka must, książka, która odmieniła moje życie, książka, która potwierdza badaniami naukowymi chyba na przestrzeni 20 lat właśnie przez tego pana, jak ważne jest dbanie o rytm dobowy w kontekście tego, jak śpimy, jak się odżywiamy. Ja to naprawdę dużo trąbiłam w tym roku. Jeżeli interesują was te tematy, no to obowiązkowa lektura. Jest świetna, bo jest bardzo przystępna, jeśli chodzi o język, a jednocześnie nawiązuje do badań. Także nie jest to po prostu jakaś opowieść o zdrowiu, tylko rzeczywiście dobry materiał naukowy. Polecam i wszystkie książki wam podlinkuję. Także będę krótko je omawiać, bo tych książek jest naprawdę dużo, będzie 26 książek. Także lecimy dalej, słuchajcie. Kolejna książka z kategorii zdrowia, o której wam powiem, to jest The Way We Eat Now. Bardzo fajna książka, która mówi o tym, jak zmieniły się nawyki żywieniowe ludzi na przestrzeni tak naprawdę 1000 lat. Mówi o tym, skąd wzięły się różne trendy żywieniowe, do czego prowadzą zmiany w żywieniu wynikające z globalizacji. Jest to książka, którą przesłuchałam jako audiobooka i przesłuchałam jej w oryginale i jest moim zdaniem genialna. Bardziej po prostu skłania nas do refleksji, jeśli chodzi o to, dlaczego jemy inaczej i dlaczego stan zdrowia świata się pogorszył, ale też właśnie skąd biorą się trendy. Bardzo fajne, jeżeli to was kręci.
I tak, ta książka była audiobookowa. Kolejna książka, której nie mam, to jest książka Hormony, którą bardzo Wam polecam. Polecam naprawdę wszystkim kobietom, bo wierzę, że naprawdę ogromna część z nas ma problemy z hormonami. Jest to książka z takim bardzo holistycznym podejściem. Autorką jest Magdalena Wszelaki, ale to jest kobieta chyba wychowana w Stanach, polskiego pochodzenia. I ona mówi o tym, jak za pomocą samoobserwacji i takiej metody eliminacyjnej można wyregulować sobie hormony poprzez regulację poziomu cukru we krwi, detoks, oczyszczenie wątroby i poprawienie trawienia, czyli pracę z jelitami. Także naprawdę super, super, super sprawa. A wiem, że jest coraz więcej osób, które mają różnego rodzaju właśnie schorzenia hormonalne związane z tarczycą, z chorobami autoimmunologicznymi, problemy trawienne, zespół jelita-drażliwego itd., itd. Także naprawdę dla zajawkowiczów serdecznie polecam. Kolejna książka, słuchajcie, to jest Siła ziół. Przeczytałam na początku roku. To jest bardzo fajne kompendium wiedzy o ziołach. Jest tutaj dużo fajnych mieszanek, ale też każdy z takich najbardziej popularnych ziół, na przykład to nie wiem, mamy gorczycę białą, albo melisę, albo nagietek lekarski, jest opisany i mamy też przedstawione zastosowania, to w jaki sposób można je spożywać, także jeżeli interesują Was takie tematy zielarskie, też bardzo fajna rzecz, to jest, słuchajcie, polska książka, Patrycja Machałek, bardzo, bardzo fajna. Co tam jeszcze mamy? Przeczytałam książkę, która nazywa się chyba Chińska filozofia herbaty. Przeczytałam ją niedawno. Bardzo fajna książka, która mówi o historii w ogóle konsumowania, parzenia herbaty, o jej zastosowaniu, ale też o całej jakby kulturze wokół picia herbaty, która jest nieodzowną częścią takiej tożsamości chińskiej. I dowiedziałam się, że w ogóle herbata do Japonii trafiła chyba, nie wiem, w XIV wieku i to, że my teraz pijemy właśnie matcha, że niby japońska herbatka, to jest tak naprawdę spuścizna Chińczyków. Także bardzo fajna pozycja, też bardzo ładnie wydana. I jeszcze jedna książka w tej kategorii, tak mi się wydaje, że tak, że to będzie ostatnia, to jest bardzo dziwna książka, którą dostałam, słuchajcie, za darmo w Los Angeles i ja mam wrażenie, że ta książka jest trochę jakaś taka nawiedzona. Ona nazywa się The Higher Taste, przewodnik po jedzeniu wegetariańskim i jedzeniu bez karmy, więc to jest taka książka o... Oj, nie chciałabym powiedzieć czegoś bezsensownego, ale to jest bardzo duchowe podejście do jedzenia, które oczywiście promuje dietę wegetariańską w kontekście tego, że nie należy jeść rzeczy, które żyły, ale jest tutaj sporo takich wzmianek, powiedziałabym, sekciarskich, potem się okazuje, że ten pan to jest właśnie w jakiejś takiej dziwnej wspólnocie duchowej, więc to było dziwne doświadczenie, ale miło było posłuchać o tym właśnie, jakie jest takie etyczne podejście do niejedzenia produktów zwierzęcych. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dział zdrowia. Teraz przejdziemy może do działu takiego samorozwojowego. I najpierw mam książkę Ikigai, czyli The Japanese Secret to a Long Happy Life, książka, którą niedawno polecałam, czyli to jest japońska filozofia długiego i szczęśliwego życia. Fantastyczna lektura, polecam serdecznie. Generalnie przekazuje wartości mówiące, że powinniśmy żyć ze świadomością tego, że wszystko, co mamy, może nam zostać odebrane i z akceptacją tego, że wszystko jest ulotne. I druga rzecz jest taka właśnie, że jedyne, co posiadamy, to chwila obecna, czyli w tym momencie dla mnie jest to moment siedzenia sobie przed kamerą z moim pieskiem. Śmieję się oczywiście, ale bardzo fajna lektura, bo też odnosi się do tego, że Okinawa, czyli miejsce, które było tutaj głównie analizowane, jest jedną z siedmiu wysp długowieczności. Są to właśnie te niebieskie punkty na mapie, czyli miejsca, gdzie ludzie żyją najdłużej. I to wynika z wielu czynników zdrowotno-społecznych. I o tym jest ta książka, także naprawdę trochę jest to taki sekret do szczęśliwego życia. Ja wyniosłam z tego bardzo dużo, polecam wszystkim. Kolejna książka z tego działu to jest książka, której nie mam, książka, którą przeczytałam na początku roku. Wybitna książka, o której myślałam już od bardzo, bardzo dawna. Jest to książka Big Magic Elizabeth Gilbert. Jest to kobieta, która napisała Jedz, módl się, kochaj. Jest to książka o procesie twórczym, o tym, jak żyć w sposób kreatywny bez strachu. Taki jest podtytuł. Wybitna książka.
dla wszelkich osób, które czują się poniekąd artystami albo po prostu artystami swojego życia. Tyle mądrości, ile ja z niej wyniosłam, mogę powiedzieć, że to była chyba najbardziej mająca na mnie wpływ książka w tym roku. Bardzo, bardzo Wam serdecznie polecam. Kolejna też taka książka to jest najnowsza rzecz, którą czytałam, o czym mówiłam w zeszłym miesiącu. Książka, której przy sobie nie mam, ponieważ zostawiłam na Teneryfie z dziewczynami, bo wszyscy chcieli ją przeczytać. Książka teraz bije rekordy popularności, to jest Zacznij myśleć jak mnich, autorstwa Jaya Shetty, czyli mądrości z życia w aśramie, z życia jako mnich, przetłumaczone na zwykłe życie w kapitalistycznym świecie. I właśnie Jay Shetty był chłopakiem z Londynu, który żył jak każdy inny, imprezował, uczył się, pracował. Następnie wstąpił do zakonu, a potem z niego wyszedł po to, aby prowadzić normalne życie, ale jednocześnie wnosząc do niego wszystkie te mądrości właśnie, których zaczerpnął mieszkając w Indiach. Naprawdę niesamowita książka skłaniająca do refleksji. Powiem szczerze, że miała na mnie ogromny wpływ przez ostatni miesiąc i bardzo się cieszę, że trafiła do mnie. I tak samo ma niesamowity efekt na osobach, którym ją poleciłam, bo skłania do refleksji i mówi dużo o tym, jak ważne jest to, że kiedy już zadbamy o siebie, bo to jest mega ważne, jakby naprawienie relacji ze sobą, żeby skupiać swoje życie wokół tego, jak możemy wnosić dobro do świata. Także piękny przekaz, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Zrobiło mi się mega gorąco, jeszcze w ogóle jestem troszeczkę spalona słońcem i myślę, że teraz wyglądam trochę jak mój sweter, no ale mniejsza. Następna książka z tego działu, słuchajcie, to będzie Lody na śniadanie. To jest taka śmieszna książka, którą przeczytałam w listopadzie. To jest Jak zadbać o swoje wewnętrzne dziecko. To jest książka bardzo lekka, która zawiera chyba 40 lekcji o życiu. Kobiety, która była pisarką, wypaliła się zawodowo i postanowiła zostać nianią i opiekując się dziećmi zobaczyła, ile możemy nauczyć się od dzieci i jak bardzo potrzebujemy trochę bardziej być jak te dzieci i właśnie te nasze wewnętrzne dzieci zadowalać i trochę mocniej przytulać. Także tutaj są takie rzeczy, jak na przykład, co bym tutaj Wam mogła przeczytać, o, na przykład o tym, że warto przeżywać przygody, o tym, poczekajcie, o przebaczaniu, o tym, że warto być dziecięcym, ale niekoniecznie dziecinnym, o tym, jak podejmować decyzje, jak uwierzyć w siebie, no, takie typowe właśnie, taka typowa pozycja samorozwojowa wspierająca nas w tych życiowych wzlotach i upadkach. Następna książka z tego działu to jest Mindfulness znaczy Sati, autorstwa Tomasza Kryszczyńskiego, czyli 25 ćwiczeń rozwijających mindfulness. Spoko, bez szału, przeczytałam to w jeden weekend. Mówi sporo o byciu w tu i teraz, pokazuje parę fajnych ćwiczeń takich medytacyjnych, oddechowych. Czy bym to jakoś specjalnie polecała? Może dla początkujących tak, ale dla mnie była trochę nudna, przyznam szczerze. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tę kategorię. Teraz może pójdziemy jeszcze do edukacji. Książka, którą w końcu czytałam w tym roku. Pandemia, nie ukrywam, pomogła mi być lepszym czytelnikiem. To jest An Illustrated History of the United States. Jak wiecie, ja się bardzo interesowałam Ameryką od dawna. Jakby to jest kraj, który mnie fascynuje, trochę też przeraża, ale zawsze chciałam zgłębiać wiedzę odnośnie tego kraju. To jest książka, którą dostałam chyba w szóstej klasie podstawówki. W końcu przeczytałam, bardzo fajna, na pewno jej nie kupicie, więc przechodzę dalej. Kolejna książka to jest Ziemia, czyli jak doprowadziliśmy do katastrofy. Autorem jest Nathaniel Rich. I to jest książka taka mocno polityczno-gospodarcza, która mówi o tym, jak już pod koniec lat 70., na początku lat 80., my wiedzieliśmy wszystko, co teraz o zmianach klimatu, a jak politycy skutecznie to bagatelizowali. Także moim zdaniem dla osób, w sumie dla każdego ważna lektura, dla każdego świadomego obywatela. Boże, teraz zauważyłam, że tutaj jest logo Ziemi i ono daje cień w postaci czaszki, więc trochę creepy. W każdym razie to jest książka napisana w taki dosyć sfabularyzowany sposób pod tym względem, że to jest dużo nazwisk i dużo jakichś opisów eventów, dialogów konkretnych osób, więc nie jest taka typowa książka, która Wam punktuje, wypunktowuje problemy, jak na przykład, nie wiem, u Harariego.
Tylko tutaj są rzeczywiście konkretne sytuacje opisane, ale no, uważam, że bardzo istotna pozycja na dzisiejsze czasy. Następnie mamy książkę, którą przeczytałam w tym miesiącu, no, będzie to w ulubieńcach grudnia, czyli Factfulness. Wybitna lektura, którą też polecam każdemu. Książka o tym, jak bardzo mylimy się, jeśli chodzi o to, jak wygląda świat. O tym, że media i nie tylko nauczyły nas myśleć, że świat się wali i to trochę tak w kontraście do tego, ale że jest coraz gorzej, że jest coraz więcej wojen, że po prostu jest coraz więcej ludzi, jest coraz więcej biedy, a tak naprawdę świat się rozwija i jest znacznie lepiej niż było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ta książka po prostu zbiera fakty o świecie i pokazuje nam właśnie, że musimy też nauczyć się interpretować informacje i być nieco bardziej świadomymi obywatelami. I tutaj jest właśnie chyba 10 czy 9 takich zasad i takich błędów, które popełniamy, oceniając rzeczywistość, na przykład bojąc się właśnie wojen, terroryzmu, czy zakładając, że północ jest bogata, południe jest biedne, że ludzie żyją w nędzy w większości, albo że zachód dominuje na świecie. To są różne takie fałszywe przekonania. Trochę mówię chaotycznie, ale naprawdę mówię tak dlatego, że ta książka jest obowiązkowa dla każdego. Jest genialna, jest wybitna, polecam całym sercem. I teraz się zestresowałam, że nie nagrywam i że nie włączyłam nagrywania z jakiegoś powodu, więc mam nadzieję, że tak nie jest. Dobrze. Kolejna, słuchajcie, kolejna kategoria, to może teraz zrobimy reportaże. Ja w tym roku po raz pierwszy czytałam książkę reportaże i też taka literatura, może źle te kategorie zatytułowałam, ale na pewno przeczytałam w tym roku pierwszy reportaż i chciałabym bardzo to zmienić w przyszłym roku, ponieważ bardzo mi się to podobało. Jest to książka nagrodzona nagrodą Nike w 2019. Pierwsza książka Mariusza Szczygła, którą przeczytałam, czyli Nie ma. I to jest zbiór krótkich historii. Kropuj, zostań, nie schodź. Wyluzuj się. Nie umiałabym tej książki w żaden sposób opisać. Jest to poruszająca, wybitnie napisana książka, opowiadająca historię różnych ludzi, zazwyczaj, którzy odeszli, ale to nie tylko mówi o tym, że nie ma ludzi. Mówi... Naprawdę nie da się tej książki opisać. To jest tak poruszająca lektura, że czytając ją na plaży na Malcie, było mi trudno powstrzymać łzy. Moja mama czytała ją chyba 2 miesiące, bo była tak ciężka, ale jest naprawdę fantastyczna, naprawdę fantastyczna. I druga książka, o której niedawno mówiłam, to jest książka Miry Marcinów Bez matek, która opowiada jej historię choroby i potem straty i żałoby po swojej mamie. Niesamowita książka, też napisana w bardzo jednoznaczny sposób, gdzie na każdej stronie jest krótka myśl, anegdota, bardzo w punkt, bardzo, bardzo osobista, przepięknie napisana. Coś cudownego. Dobrze, teraz myślę, że możemy powiedzieć kilka słów o poradnikach, których przeczytałam kilka w tym roku. Po pierwsze, książka Wykorzystuje, nie marnuje, czyli 25 wyzwań Zero Waste. Uważam, że fajna rzecz dla początkujących. Nie wróciłam do niej i niewiele z niej w sumie wyciągnęłam, ale miłe przypomnienie o tym, że warto uważnie podchodzić do konsumpcji na co dzień. Fajnie wydana w takiej papierowej okładce. Kropusiu, trochę hałasujesz w tle. Chcesz tu przyjść? Chcesz tu przyjść? No chodź. Hej, chcesz tu przyjść? No, dawaj. No, czekaj, ja cię... No stary. Wbijasz? No, wbijaj. No, rozpędź się. No stary. Udało się. Dobra, kolejna książka, o której też sporo mówiłam, mój pies po prostu nie daje mi żyć, to jest Wychodząc z mody Asi Glogazy, czyli naprawdę taki podręcznik świadomego budowania swojej garderoby. Edukuje o tym, dlaczego warto kupować mniej i odpowiedzialniej, także taka podstawa etycznej mody, a przy okazji jak w praktyczny sposób zadbać o swoją szaflę, dosłownie zadbać o ubrania, które już mamy, ale też wyrzucić to, co trzeba i ewentualnie dokupić to, czego potrzebujemy, robiąc to w sposób przemyślany i inwestując w coś na lata. Także genialna książka, którą wielokrotnie polecałam. Dalej książka, którą przeczytałam, to jest Slow Life w Wielkim Mieście. Takie proste czytadło.
W sensie miła książka, ale to jest bardziej też taka historia autorki Natalia Kraus. Miło się czytało, ale mówię, no jakoś nie wniosło to zbyt wiele do mojego życia. Dalej mamy Slow Beauty, czyli książka Agnieszki Pocztarskiej z bloga, z platformy Czytamy Etykiety o kosmetykach, o dbaniu o cerę, o kupowaniu kosmetyków w sposób odpowiedzialny, o dobieraniu odpowiednich składników, ale też naprawdę o pielęgnacji skóry, twarzy, ciała, włosów. To jest taki dobry, dobry podręcznik, jeśli chodzi o naturalną, ekologiczną pielęgnację, także tę książkę też Wam mogę polecić. I ostatnią książką to będzie książka Żyj z pasją, która opowiada historię chyba 13 osób, które mają ciekawe hobby i po prostu inspiruje do tego, że to jest okej po godzinach zająć się czymś po prostu dlatego, że sprawia nam to frajdę i umieć znaleźć na to czas, także to było bardzo, bardzo przyjemne. I na sam koniec, moi drodzy Państwo, mamy dwie powieści, ja czytam bardzo mało powieści, ale chciałabym to zmienić, ponieważ fajnie jest czasem odciąć się i udać się do świata fantazji. I przeczytałam w tym roku dwie powieści. Pierwsza z nich to jest druga część Call Me By Your Name, czyli mojej ukochanej książki. To jest Find Me autorstwa Andre Asimama. Czyli druga część, to jest historia głównie ojca Elio. Przepiękna książka, dla mnie osobiście odrobinę zbyt pompatyczno-romantyczna, jakby te uczucia opisywane przez autora są tak intensywne, że aż ciężko się to czyta, ale nadal piękna historia i cudownie mi się to czytało na wakacjach. I druga to jest książka, której marzyłam od bardzo dawna, to jest Alchemic, The Alchemist Paulo Coelho. Książka, na której co trzy linijki macie motto życiowe do spisania. Wybitna historia mówiąca właśnie o tym, że warto marzyć i że życie jest niesamowitą podróżą, warto słuchać swojego wewnętrznego głosu, ale właśnie ten proces, to dążenie, to marzenie jest najważniejsze. Także polecam serdecznie i jeszcze są trzy książki, które obecnie czytam i które na pewno, nie wiem, postaram się dokończyć do końca roku. Pierwsza z nich to jest książka Joyful, którą Wam polecam na Instagramie, która mówi o tym, jak nasza przestrzeń wpływa na nasze samopoczucie, jak wygląda nasz dom, jak wygląda nasza sypialnia, jak wyglądają kolory, którymi się otaczamy, jak wyglądają miasta, jak są rozplanowane, czyli właśnie to, jak nasze otoczenie na nas oddziałuje. Bardzo fajna książka, bo ona jest bardzo gruba, bardzo szczegółowa i po prostu sobie ją tak miaruję. Druga książka, którą obecnie czytam, to jest Bez Ciebie to nie święta. To jest jakaś taka easy opowiastka, którą dostałam i stwierdziłam, że przeczytam sobie przed świętami, żeby się bardziej w ten klimat świąteczny wczuć. To jest autorki takiej książki Kissing Booth, podobno jakiejś super znanej, więc sobie to teraz czytam. I trzecia rzecz, którą czytam, to są Więźniowie geografii, czyli książka o tym, w jaki sposób ukształtowanie terenu i jakby podział geograficzny państw wpłynął na ich rozwój, na konflikty na świecie, na ich rozwój społeczny, gospodarczy itd., itd. Też super ciekawa książka, ale też z takich ciężkich i powiem Wam, że wzięłam ją na Teneryfę i potem jak przeczytałam Factfulness, to już nie miałam na nią siły, ale myślę, że je dokończę i zakończę tym samym mój rok z 26 książkami, z czego jestem bardzo dumna. Ale wierzę w to, że do wielu książek będę wracać. No nic, w każdym razie, kochani, ten film ma już 300 tysięcy lat, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie i dajcie znać koniecznie, jakie książki Wy przeczytaliście i jakie były Wasze ulubione. Szczególnie mnie interesują takie, które polecacie, żebyśmy sobie mogli wszystko ładnie popolecać w opisie. Także wydaje mi się niestety, że jutro będzie ostatni vlogmas, bo pomyślałam sobie, że 23 chcę go puścić, tak żeby już 24 każdy był skupiony nie na YouTubie, tylko na rzeczach ważniejszych, ale o tym więcej jutro w ostatnim odcinku. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Pa, pa! Kropuś też mówi pa.